Witam wszystkich, z tej strony Sarge. W dzisiejszym odcinku naszej serii Zagrajmy w Hogwarts Legacy dokończymy zadanie Pilnowanie Własnego Interesu. Przypominam, że jest to quest dostępny w tym momencie ekskluzywnie na PlayStation 5 oraz PlayStation 4, a prawdopodobnie w 2024 roku zostanie też to zadanie udostępnione na innych platformach. No i w tym momencie jesteśmy na etapie, kiedy to musimy zbadać atrium w tym dziwnym miejscu. To jest naprawdę pomysłowe zadanie, w którym dzieją się dziwne, wręcz horrorowe rzeczy. Ciekawe, co będzie tu. I simply adore this blooming place, don't you? You know, foliage, like most living things, won't survive for long in the darkness. Patrzcie, znowu, kurczę, mamy takie drzwi. I ponownie dwa miejsca na lampy. Więc sytuacja się powtarza. Tylko teraz się trochę obawiam, że o ile wcześniej Revelio mieliśmy do czynienia z manekinami, to tutaj I wonder if I need to place lanterns to open these doors. To tutaj mogą być pająki. Incendio. Zwłaszcza, że ostatnio jeden próbował nas nastraszyć całkiem skutecznie. Tu może być, kurczę, podobnie. No ale to jeszcze zobaczymy. No dobra, widzę, że znowu musimy w dwie strony się wybrać, rozwiązać pewnie jakieś zagadki, które mają nas doprowadzić do tego, że te lampy tutaj dostarczymy. O, jednak są, kurczę, manekiny. Nadal. Niepokojące. I patrzcie, i tak mnie trafiło. Myślałem, że jeszcze zdążę umknąć na bok, ale się nie udało. Lumos. Oho. Lumos. O, świetnie. Ja z tych winnuć, tutaj ciągle się coś zmienia, patrzcie na to. Confringo. Defender. I czemu mam ciągle to Bobada poczucie, że te manekiny nas ponownie zaatakują, jak to miało miejsce ostatnio? Confringo. Dobra, idźmy. Oh, I'm afraid of the dark. Does it worry you that I can see you, but you can't see me? It should. Całe to miejsce jest niepokojące, drogi nieznośniku. Wingardium Leviosa. Dobra, mamy pierwszą lampę, ale ją wykorzystamy na razie tu. Okej. Okay. I tam patrzcie, kolejne miejsca na lampy. Zobaczmy. I'd offer you a seat, but I'm rearranging the furniture. Plus, don't want you getting too comfortable for what's in store, do I? Kurde. Jeszcze? Rzucisz? Trzeba mieć się na baczności, naprawdę. Na każdym kroku. Lumos. Nieznośnik przygotował masę atrakcji. O, a to ciekawe. Tutaj w końcu przejdę? Też chyba jest przejście. No i spoko. A, jest kolejna lampa. O nie! Ewidentnie znowu by mnie, o właśnie, zaatakowało. Tyle dobrego, że to nie robi krzywdy. Wingardium Leviosa. Tylko na chwilę nas spowalnia. I co to dało? A gdybym tam zabrał tę lampę? Jest to możliwe. No bo przecież mostu nie potrzebujemy z tamtej strony, a tutaj dałoby radę chyba dostarczyć. No właśnie. I to jak najbardziej mi pasuje. Więc lećmy tędy. Ostrożnie, Martinie, tylko nie spadnij. I co my tu mamy? Dziękuję ci bardzo, nieznośniku, za tę pochwałę. Ah, worthy playmate. Well done, me. Confringo. A jednak, kurczę. Jeszcze? Jeszcze.
Protego! Stup time! W razie czego właśnie Protego z Trendfotą też zadziała. Ostrożnie. Pięknie. I teraz które drzwi? O, same się otworzyły. Spoko. Lumos. Fakt, że te pomieszczenia non-stop się zmieniają, nie poprawia sytuacji. Super. I nie ma drzwi. Kolejna niespodzianka czeka. Aż boję się przechodzić, kurczę, przez kolejne drzwi. Tak jak tutaj. Znowu manekin. I to nie jeden. Lumos. Okej. Nie wiem, czy to w końcu będę się wracał, czy jednak to będzie coś nowego. Tak, coś nowego. Czyli co, to już będzie powrót chyba do tamtych drzwi, które musimy otworzyć przy pomocy lampy. A raczej przy pomocy dwóch lamp. Na razie to będzie dopiero pierwsza. No i właśnie, musimy szukać drugiej. Czyli tutaj. Naprzód przygodo, co? Serio? Już chyba któryś mebelek próbował nas zaatakować przed chwilką. Oczywiście przejście zniknęło. O kurde, i tu się odblokowało, spoko. Revelio. I te samo otwierające się drzwi, to jest też niepokojące. A tam co się dzieje? Na czerwono. Revelio coś mi pokazało. Już się boję. Czego się tutaj spodziewać? Co to jest? A game within a game? Knight to H3. Nighty night! Ja przepraszam bardzo, ale my już grę w szachy mieliśmy w dziedzictwie Hogwartu. Kolejne nawiązanie do kamienia filozoficznego. Chociaż tutaj chyba wystarczy omijać te pola oznaczone na czerwono, tak? Mam nadzieję. A! Świetnie, i co? That was the wrong square. Kurczę, byłem pewien, że tam jest jednak normalne pole. Ale ewidentnie się pomyliłem. Zawiodła perspektywa. Dobra, dało radę. That wasn't too difficult. Faktycznie, ostatecznie nie było aż tak trudno. Oh goodness! I do hope you're having as much fun as me. I think I'll keep you around a bit longer. Och, dziękuję ci za tę gościnność, nieznośniku, naprawdę. Marzę o tym, żeby zostać w takim miejscu jak najdłużej, naprawdę. Wingardium Leviosa. Dobra, czyli tak, ten lampion możemy zabrać i dostarczyć tu. Spoko. To znowu coś nowego, czego nie było do tej pory. O, a to już? Chyba tak, tutaj już mamy te drzwi, prawda? No i ciekawe, czy to zakończy się kolejną walką z nieznośnikiem, tak jak ostatnio w bibliotece. Zobaczymy. Lepiej się przygotować. No, patrząc na to, że mamy tutaj ponownie eliksiry wigenowe, których zresztą nie mogę podnosić, to powinienem spodziewać się walki. Czekamy.
Time to raise the stakes, so to speak. Well, where shall I put this? Well, where shall I put this? Nie rzucisz we mnie. Co teraz? Okej. No spokojnie. No świetnie, jeszcze tymi... Jeszcze z plaskacza. Jeszcze skubaniec wymierzył mi na koniec plaskacza i sobie poszedł. Świetnie. Zaczął rzucać meblami przy tym wszystkim. Idealnie. No ale dobra, to oznacza, że te główne drzwi powinny nam stanąć otworem. Proszę. Tutaj, gdzie zaczynaliśmy odcinek. Zobaczymy, co tam się kryje w takim razie. Revelio. Jeszcze mroczniej. Cudownie. Oho. I do tego wszystkiego wychodzimy na cmentarz. No jakże uroczo, naprawdę. Aha! Finally! You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you'll want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh. Ooh. Tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now and agree to give me unfettered access to the shop for, say, one day a month to have a little fun, I'll sign a contract. Pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! A mogę się nie zgodzić? Przepraszam bardzo. Chyba nie mamy nic do gadania. Catches, catch, catch, but catches, catches, I mean. Co on znowu kombinuje? Wow! Potwór nieznośnika. A to dobre. Dawać, dawać eliksir. Confringo, Defender, Bombarda, Expelliarmus. Dobra. Wow. Rozsypał się. Dobra, to nie koniec. Ewidentnie to nie koniec. A gdyby Imperio zastosować, mógłby zaatakować te manekiny. To by było świetne i udało się faktycznie. Dobra. Confringo, Defender, Expelliarmus, Bombarda. Kurczę. Just once, try seeing things from my point of view. Wow. Do góry nogami. Defender. Cudownie. Confringo. O, ja nie wierzę. Trochę to dezorientujące, ale spoko. Jeszcze raz, uderz. Dobrze.
Poproszę o normalną perspektywę. Well, well! Finally, someone deserving of the playground I so meticulously crafted. Such a treat to have fun again in my little dungeon. W twoim lochu? I must say, I enjoy a good challenge. Ah, a kindred, dare I say, spirit. So, about the contract? I am a poltergeist of my word. Uczciwym, tylko że nie za bardzo dałeś mi pole do negocjacji. Just to be clear, what does this agreement entail, specifically? Ugh, pay attention. You guarantee that I can have my fun at least one day each month without fuss. I let you work the rest of the time, mostly, in peace. Nie brzmi najgorzej, a co powiesz na zero dni na twoje rozrabianie? Why would you enter into such an agreement? Much as I love banging about the place, it's no comparison to seeing customers' faces when I bonk them on the heads with a chocolate frog. One doesn't really understand the value of an audience until one is without it. No tak jak mówiłem, drugi irytek po prostu. Very well. I shall agree to your contract with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void! Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Would you agree to at least 2 days a month instead of one? I would. Pleasure doing business with you. Jakie negocjacje. You've worn me out! Oh, well done. I had a feeling about you. I have to admit, Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. No ale właśnie. Revelio. Z panią Cassandrą to bym sobie jeszcze pogadał, bo kurczę... wiedziała, w co nas pakuje. A mimo to nas tutaj wysłała i co najgorsze, nie byliśmy pierwszą taką osobą. Tutaj chyba faktycznie już wrócimy do Hogsmeade. No właśnie, a co powie Grosik na to wszystko? Może będzie zdziwiona, że wróciliśmy. Hello, Penny. Oh, Penny is so glad you're back. Czyżby? Were you worried I might not return? Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper? St. Mungo's? I think you should explain, Penny. Penny, please stop holding your breath. Tell me what's going on. Oh, please forgive Penny. Penny is forbidden from telling you anything. But how can you be forbidden from telling me what's going on? I purchased this shop. Penny is confused. Penny thought that if you came back, you would own the shop. Nie będziemy jej jakoś mocno ganić za to wszystko. Ona jest tu niewinna. Thank you, Penny. I think I'm going to need to talk to the authorities. Oh, Penny is certain that's a brilliant idea. Officer Single will know what to do. Penny will wait right here. Jakoś kurczę mam uprzedzenia do pani Singer. Po tym, jak dość opieszale potraktowała nasze śledztwo, które tak naprawdę powinno należeć do niej przy najwyższych priorytetach. No ale zobaczymy, co powie. Officer Singer, I have some information you might be interested in. Ah, good to see you again. What can I do for you? Cassandra Mason sold me her shop and then tried to drive me mad in a haunted dungeon. Cassandra Mason sold you her shop. Nie słyszała pani? Dlaczego jest pani zdziwiona? No właśnie. I am perfectly capable of owning a shop. But more importantly, did you not hear the bit about the dungeon? No, I heard that bit too. And according to the house elf that came with the shop, she has done this sort of thing before, repeatedly. I wondered what was going on. She seems to have had a great deal of trouble keeping a tenant in that shop. In any event, these are serious accusations indeed.
Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? Ciekawe, co wtedy powie. Pójdźmy tam w takim razie, to niedaleko stąd. Prawdę mówiąc, to została troszkę zdemaskowana, te jej wszystkie plany. I na pewno jej się to nie spodoba. Oh, hello, Ruth. I see you've met my new tenant. Cassandra, it's my understanding that you sold your shop and your elf to this student. Now, they've been telling me some very interesting stories about your business practices. Perhaps you should come with me. Jasne. Gwint. Stop her. Tylko na tyle cię stać? Confringo! Wielka pani oficer, kurczę. No serio. Ale nie sądziłem, że aż tak. I should have known better than to do this. Protego, why? The student. Nie sądziłem, że aż tak się zdemaskuje. Dobra. Wyrzućmy trochę tej kapusty. Niech się przyda. Confringo! Confringo! Defendo! Bombarda! What on earth are they teaching you at that school these days? Potato! Nie ma pani szans, przykro mi. Confringo! Defendo! Aj! Dobra. Confringo! Gdzie uciekasz? Defendo! I should have known better than to do business with a wily student. Już kurde. Protego! Jak mówię, no nie spodziewałem się, że aż tak się zdemaskuje. Mimo wszystko. Dobra, odbijmy może któryś atak. Protego! Stupid one! Właśnie. Confringo! Defender! Bombarda! Expelliarmus! Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Protego! W ogóle się kurde przenosi. Nie wierzę. Czekam na inny atak, żeby to odbić. Na razie nie wychodzi. Dobrze. Confringo! Znowu osłona. Confringo! Stupid one. Confringo! Defendo! Bombarda! Nareszcie. Ah, I'm disappointed in you, Cassandra. Incarcerus! You don't know what you're doing! Don't I? I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of yours. I must admit, the notion of a haunted dungeon never crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Check on that house elf of yours, she's probably terrified. Scrawny little traitor herself! I should have known it was... Silencio. Oh, and not to worry. Cassandra will immediately file the paperwork needed to grant you ownership of both the shop and the elf. On her way to Azkaban. Thank you, Officer Singer. Best of luck to you as the newest shop owner in Hogsmeade. Mam nadzieję, że nie przyniesie nam to pecha. Ale kurczę, finał tego zadania dość nieoczekiwany. Bardziej spodziewałem się, że... Cassandra nie będzie chciała się przyznać, ale ostatecznie zostanie zdemaskowana, ale że tak po prostu do nas wyjdzie jak jakaś szalona od razu z różdżką, żeby nas zaatakować. Oficer Singer też nie oszczędzała, absolutnie. No i ciekawe co na to Grosik. Penny, I have what I hope will be good news.
Officer Singer confirmed that ownership of the shop has now transferred to me. Oh, well, that is good news. Penny is so relieved. Penny had the most difficult time keeping the truth from you. Penny promises to work as hard as she can for such a kind new owner. A mówiłem, że tutaj akurat Grosik jest niewinna, trochę była zastraszana. Penny, I found an item of clothing in the dungeon that I'd like to give you. Oh, thank you. Thank you. Penny never thought she would be given clothing and become a free elf. It's my pleasure. You deserve it. Of course, Penny will be staying on and managing the shop for you. Penny, you're free. You can do anything you've ever wanted to. But all Penny has ever wanted to do is run a shop with a friend and sell to the villagers in Hogsmeade. If that's what you want to do, Penny, then nothing would make me happier. I'm genuinely glad you'll be staying on. Penny is too. All that's left is for you to choose a sign for your new shop and Penny will take care of the rest. No proszę. Wykroje i wyciągi, stroje i napoje, szlafroki i uroki. Może postawmy na tę drugą opcję. I choose Cladwell and Brewster. Excellent choice. Have a look outside. Thank you. I shall work on collecting items for the shop's inventory. Oh, and Penny, we'll be closing the shop by 9 o'clock every night. Ha, dobre. Tak, żeby przypadkiem nieznośnik nie narozrabiał wśród klientów. Trzeba przyznać, że sobie nieźle to Martin wymyślił w tym przypadku. Czyli co? Działa to tylko na tej zasadzie, że możemy tutaj rzeczy sprzedawać? Oh, perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you? Okej, okay. Z jednej strony szkoda, trochę liczyłem może na to, że coś ciekawego jeszcze tutaj będzie związanego z tym sklepem, ale najwyraźniej nie i chyba nie możemy też liczyć na to, że w pasywny sposób będziemy zarabiać. Tylko zwyczajnie, tak jak do każdego innego sprzedawcy, możemy podejść tak i tutaj. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj zarabiamy troszkę więcej. 165, a tutaj 66. Już nie pamiętam konkretnych cen, ale chyba w normalnych warunkach były niższe. Bo chyba 200 zdobywaliśmy za legendarny przedmiot. Wishes you safe and wondrous travels. Z tego by wynikało, że tutaj jednak za legendę dostalibyśmy więcej niż 200. A ciekawe. O! Przedmiot na twarz, niezidentyfikowany. Zastanawiałem się, czy będzie można wrócić do tamtej lokacji, ale najwyraźniej nie. Za to mamy coś legendarnego. Więc oczywiście, żeby to zidentyfikować, będziemy musieli powrócić do pokoju życzeń w Hogwarcie. Rzućmy tylko okiem. No faktycznie, pojawiło się to tutaj. Stroje i napoje. Najnowszy sklep w Hogsmeade. No mam nadzieję, że będzie dobrze funkcjonował ten sklep Martinowi. Tylko, że tak jak mówiłem, jeśli chodzi o rozgrywkę, to wiele to akurat nie zmieni. Koniec końców jednak oceniam bardzo pozytywnie to zadanie, wielowątkowy, godzinny quest, który wprowadził nowe rzeczy, trochę horrorowe klimaty. To jest coś, czego absolutnie się nie spodziewałem. I tak jak prosiłem was w poprzednim odcinku o wasze pierwsze wrażenia, tak tutaj proszę, żebyście napisali, jak się wam to zadanie podobało już po tym, jak to ukończyliśmy. Tutaj ta ceramiczna maska to jest to, co zdobyłem przed chwilką, no i tutaj jeszcze w inwentarzu coś się pojawiło. Albo i nie. Mamy jednak kolekcję zaktualizowaną. No tutaj ci przeciwnicy, z którymi walczyliśmy. Czyli jest manekin. Do tego... Tutaj potwór nieznośnika. Ciekawe. Biedny nieznośnik teraz się nie będzie mógł tak oddawać do końca temu psoceniu się innym ludziom, skoro będziemy zamykać o 9. Ale cóż, tego już umowa nie obejmowała, więc Martin sprytnie to wykorzystał. Mamy płaszcze sklepikarza.
cylinder sklepikarza, no i strój sklepikarza. Można by było sobie od razu to sprawdzić. I może nawet w takim wyposażeniu pobiegać w kolejnym odcinku. No to powinno być gdzieś tutaj właśnie. Jest już tego na tyle dużo, że ciężko czasem znaleźć. Mamy ten cylinder. Teraz tutaj. Płaszcz. No i jeszcze z odzienia. Też powinno się to znaleźć. Strój sklepikarza, proszę bardzo, czyli coś takiego. Oczywiście bez tego szala, tak naprawdę. Więc tak oto Martin prezentuje się w pełnej okazałości jako właściciel sklepu w Hogsmeade. No kto by pomyślał, że uda nam się otworzyć własny sklep? Aż trochę szkoda, że nie jest to zadanie dostępne na każdej platformie, bo nie każdy może w tym momencie wypróbować tego questa. A naprawdę, uważam, że jest to jedna z najlepszych misji pobocznych w tej grze, jeśli nie najciekawsza, tak naprawdę. Trzeba by było się jeszcze zastanowić, ale większość tych zadań pobocznych tutaj jest naprawdę taka dość prosta. Zdarzały się oczywiście bardziej skomplikowane, ale to, co tutaj dostawaliśmy, czy dostaliśmy właściwie, spokojnie mogłoby wchodzić w skład jakiegoś wątku fabularnego. No ale tak jak mówiłem, na innych konsolach czy też na PC-tach prawdopodobnie w 2024 roku zostanie to zadanie udostępnione, o ile twórcy się na to zdecydują, a póki co z mojej strony to będzie wszystko. Zostawcie kciuka w górę, jeśli materiał Wam się podobał i do usłyszenia następnym razem. Cześć!